usiąść. Coś się robi? Tak, robi się wideoklip. Drodzy Państwo, cześć, jesteśmy Lisy w Edenie, ja nazywam się Zosia. A ja jestem Kuba i nazywam się również Foxes in Eden. Zapraszamy na nasz wantur. Witam wszystkich w ten dość wieczny dzień, co widać po moich włosach. Stoimy przed naszym samochodem, naszym vanem. Jeżeli chodzi o bazę, to jest Citroen Jumper L3 H2, czyli prawie najdłuższy i prawie najwyższy. Ma około 6 metrów, właściwie prawie dokładnie 6 metrów, co wydaje się optymalną wielkością dla nas przynajmniej, bo możemy jakoś w miarę sensownie jeszcze zaparkować w mieście, jeżeli trzeba. Silnik to jest 2,2 litra, oczywiście diesel. Spalanie, w zależności od tego jak się jeździ, jak się toczymy naprawdę wolno, około 80 na godzinę, no to może i spalać poniżej 8 litrów. Jak jedziemy trochę bardziej, czyli 100 na godzinę albo trochę ponad, czyli zawrotne prędkości jak na takiego vana, to pali no poniżej 9 trochę, 8,8, 9, także całkiem akceptowalne ilości tego paliwa spala. Napęd nie jest 4x4, normalny napęd na przód, co już czasami sprawiło nam problem, bo zakopaliśmy się tu i ówdzie, ale nie jest to jakiś totalny dramat, da się wyjść z tego. Nie robiliśmy żadnych modyfikacji w tym samochodzie, jest taki jak fabryka, że tak powiem, go zbudowała, no i właściwie chyba tyle. Samochód całkiem w porządku. Bagażnik znajduje się, jak można zauważyć, pod kanapami we wnętrzu. Mamy takie miejsce, które zarówno jest łóżkiem, jak i stolikiem i takim naszym living roomem. W bagażniku mamy także podłączenie, na razie tak niestety prowizorycznie, ale będziemy to pewnie zmieniać, podłączenie prądu 220 razem ze skrzynką bezpieczników. A tutaj mamy taką rzecz, którą też musimy dopracować, czyli wlew wody do naszego baniaka z wodą. Także wlew mamy w bagażniku, a to jest odpowietrzenie. W bagażniku mamy też pralkę, którą oczywiście wyjmujemy na czas prania. To jest taka pralka turystyczna. Zawala nam miejsce, ale z drugiej strony już nas uratowała parę razy, jak byliśmy w polu, a jednak pranie było potrzebne i nie chcieliśmy szukać pralni. No i tutaj pod podłogą mamy w tym takim trochę niższym miejscu bagażnika, powiedzmy spiżarkę. Tutaj mamy takie produkty, których nie używamy do gotowania na co dzień, typu zapas makaronu, typu jakiś zapas soli i tak dalej. Minusem tej spiżarki jest to, że nie mamy do niej dostępu ze środka samochodu, więc jak coś trzeba wyjąć, to trzeba iść naokoło. Jak pada deszcz, nie jest to komfortowe. To jest jedna z rzeczy, którą musimy zmienić, czyli zrobić dostęp do spiżarki ze środka. Na dachu samochodu mamy solar około 300 W. Do niego jest podłączony akumulator 115 Ah. Zestaw jest fajny, być może go zwiększymy prawdopodobnie o akumulator i o drugi solar. Jesteśmy w środku, nasze mieszkanie ma 6 metrów kwadratowych, znajdujemy się w przedpokoju. Jak każdy przedpokój mamy wieszaki, miejsce na owoce, to bardzo lubimy. Na górze zostawiliśmy sobie wolną przestrzeń, umieszczamy tam koszyki, w których chowamy jakieś małe szpargały, leki, biżuterię. Drzwi do szoferki, zależało nam na tym, żeby było przejście między mieszkaniem a szoferką, żeby nie robić jednej wielkiej przestrzeni. Zrobiliśmy drzwi tablicowe, zapisujemy sobie swoje myśli albo bawimy się, tak jak tutaj na przykład codziennie nowe słowo. Łazienka też nam bardzo zależało, żeby mieć zamkniętą przestrzeń. W łazience mamy toaletę turystyczną, łazienka jest wyłożona PCV, prysznic z zimną wodą na ten moment i okno. Nie zdarza się często, ale okno znajduje się w łazience. Do tego wywietrznik jeszcze dachowy, więc żadna wilgoć nam się nie zbiera. W takich małych przestrzeniach jest zawsze problem z szafami, z szafkami. Nam bardzo zależało na tym, żeby zrobić duże. Mamy jakieś 120 cm bodajże szerokości tej szafy. Na dole rzeczy, których mniej używamy, na górze rzeczy, których używamy na co dzień. Tutaj akurat zagospodarowaliśmy sobie ściankę naszymi zdjęciami. Chcemy, żeby było bardziej domowo. Najważniejsze miejsce domu, czyli kuchnia. Mamy całkiem spory blat do gotowania. Zwykle spędzamy czas w kuchni razem, więc dzielimy się obowiązkami. Każdy ma swój blat. No i później, jak już przygotujemy sobie wszystko, otwieramy blat i mamy kuchenkę. To też jest fajna opcja, żeby mieć schowaną kuchenkę. Ona jest trochę poniżej, dzięki czemu ta przestrzeń jest idealnie zagospodarowana. Zlew
typowo domowy, ceramiczny. Kran, który jest ruchomy, to też nam umożliwia pracę. Mamy pompkę ciśnienia wody. Tutaj jest włącznik, więc to nam pompuje. Zawsze staramy się wyłączać jednak, żeby w razie jakiejś nieszczelności nie było sytuacji awaryjnych. Licznik wody, to też zawsze sprawdzamy, jaki jest poziom. No i szafka nad blatem, przybory, których potrzebujemy. Mamy jeszcze tutaj jedną szafkę z garnkami. Meble mamy ze sklejki laminowanej 9 mm, wycinane były na CNC. Wszystkie wymiary zbierał Kuba. Lodówka na 12 V, bardzo pojemna. Okno dachowe z wentylatorem. Działa. Akumulator i wszystkie technikalia, w tym zestaw gamingowy, jest pod szafką mocny. I strefa dzienno-nocna, czyli w dzień kanapa, wieczorem łóżko, stolik rozkłada się i rozkładamy wtedy materace. Robimy z tego łóżko. Co jest fajne, zasłonki, które po rozłożeniu zamykają nam tą strefę, czyli oddzielają jakby strefę jadalnianą od strefy sypialnianej. Światła LED-owe i jeszcze dodatkowo zamontowaliśmy sobie taką tasiemkę ze światełkami. Zestawiliśmy białą ścianę z jednej strony po to, żeby móc używać rzutnika i rzucać na to ekran. Sprawdza się i na filmy, i na PlayStation, w które gramy nałogowo wieczorami. Do tego głośniki, które robią nam nagłośnienie i na właśnie filmy PlayStation, jak i na muzykę. Dostęp do butli gazowej znajduje się tutaj od zewnątrz. Jest ona specjalnie zabezpieczona jeszcze pasami, żeby nie latała podczas podróży. Jeszcze tutaj przy wyjściu mamy zrobiony specjalny stolik do pracy. Mamy też zagospodarowane jeszcze dwa miejsca, które są stworzone po to, żeby pojawiły się w przyszłości siedziska. Jeszcze ich nie zrobiliśmy, ale zamierzamy to zrobić jeszcze na wyjeździe. Pod stolikiem czujnik gazu, 3 w 1. Mieszkamy w wanie już od października. Aktualnie mamy... Jaki mamy miesiąc teraz? Aktualnie mamy luty, więc czyli jakieś 5 miesięcy. Październik, listopad, grudzień, styczeń, luty. 5 miesięcy, czyli prawie pół roku jeździmy po Europie własnoręcznie zbudowanym vanem. Ja zanim rozpoczęłam van life, pracowałam w nieruchomościach. 8 lat zajmowałam się sprzedażą i wynajmem mieszkań. A ja pracowałem w agencji reklamowej jako copywriter. Grałem również w zespołach na perkusji, byłem muzykiem. Mam nadzieję, że jestem nadal również, że to nie przepadło w moim życiu. Oraz zdarzało się od czasu do czasu, że stanąłem przed kamerą i wykonałem jakąś mniejszą bądź większą rolę. O van life'ie usłyszeliśmy w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy i podczas podróży właśnie po Stanach zakochaliśmy się w drodze. I pomyśleliśmy sobie, czy czegoś nie zmienić w naszym aktualnym życiu. Dokładnie tak. Odbyliśmy wspólnie 3 podróże po Stanach. Może nie po Stanach, tylko po Stanach w sensie stricte po paru Stanach, czyli Kalifornii, Nevadzie, Florydzie. I wtedy robiliśmy to w taki sposób, że wypożyczaliśmy samochód osobowy, rozkładaliśmy tylne kanapy, rzucaliśmy na nie materac i na tak prowizorycznie zaaranżowanym łóżku oraz przestrzeni do życia żyliśmy i zwiedzaliśmy rejony Stanów Zjednoczonych. I tak chyba się zaczęło. To był taki, to jest taka nasza, taki mit założycielski Foxes in Eden. Udało się odszukać samochód, który no mniej lub bardziej spełniał jakieś nasze założenia i od grudnia 2018 zaczęliśmy go budować. Budowa trwała około 8 miesięcy, bo w międzyczasie tak naprawdę pracowaliśmy na pełen etat i budowaliśmy ten samochód, więc ten czas budowy był mocno podzielony pomiędzy wolne chwile, między pracą a pracą. Jeżeli chodzi o wyzwania w trakcie budowy, to szczerze powiedziawszy, mimo że mam pewną smykałkę do takich rzeczy i już majsterkowałem i lubię w ogóle takie rzeczy robić, to elektryka, bo tego się bardzo baliśmy chyba, bo co innego zrobić sobie mebelek, a co innego zainstalować elektryczność i potem nie spłonąć. I drugim chyba takim wyzwaniem, oprócz elektryki, nie, wszystko było wyzwaniem, szczerze powiedziawszy. Więc wymierzanie tego wszystkiego, wymyślenie, jak to ma wyglądać, jak to ma być zrobione, żeby nie rozklekotało się, żeby się nie rozwaliło po 100 km na wertepach, to było duże wyzwanie, więc i praca fizyczna. Bo tak. Dużo pracy fizycznej, jeżeli się nie oddaje do nikogo, do wycięcia rzeczy, tylko się stara się samemu zrobić, to praca fizyczna była naprawdę wytężona. Moje ręce teraz już są okej, już teraz są z manikur fantastyczny. Teraz już chirurga. Ale wtedy pamiętam, że jak skończyliśmy, to miałem ręce naprawdę, jakbym
pracował na roli. W pewnym momencie już w ogóle nie wracaliśmy do mieszkania, w którym pomieszkiwaliśmy, tylko zostawaliśmy na noce w wanie i się zadomawialiśmy. Zadomawialiśmy. I się zadomawialiśmy. I każdego dnia widzieliśmy też już jakieś postępy i mieliśmy takie rosnące serce. Tak, to prawda. Tak. Jeżeli chodzi o koszty takiego przedsięwzięcia, to sam samochód już z jakimiś ubezpieczeniami i z jakimiś drobnymi naprawami, które trzeba było na początku zrobić, to było pewnie z jakieś 23 tysiące. Mhm. A budowa myślę, że około 30. Może trochę poniżej. To zwykle trochę więcej pewnie wyjdzie, natomiast myślę, że myśmy zakładali drugie tyle, co na samochód, na zabudowę, ale w którymś momencie jest tak, że nie da się odpuścić pewnych rzeczy, nawet jakby się chciało. Już naprawdę te, co trzeba, się odpuszcza, natomiast mimo wszystko to potem trochę jest taka sytuacja, że nie można pójść w tył, trzeba iść do przodu i te koszty trochę mogą wzrosnąć. Ale około drugie tyle, co za samochód, uważam, jakbyśmy to zoptymalizowali, to dałoby się zrobić. Czyli łącznie pewnie około 50 tysięcy całość mogło wynieść. Z takich spostrzeżeń czy nauk, które póki co wynieśliśmy z takiego stylu życia, to jest to, że do życia i szczęścia potrzeba o wiele mniej, niż się może wydawać, żyjąc na co dzień w takim standardowym miejscu. Woda, prąd, czy chociażby środki potrzebne do życia są zupełnie inaczej teraz zagospodarowane niż wcześniej. Tak, i to nie chodzi o to, że tylko i wyłącznie o to, że nie wiem, wiecie, są większe opłaty. Chodzi o to, że zmniejszanie komfortu, czy zmniejszanie tych środków, czy zmniejszanie jakichś tam udogodnień życiowych, czy nawet rzeczy, które nas otaczają, wcale nie wiąże się z poczuciem jakiegoś braku. Wręcz to jest wyzwalające i bardzo dużo się można o sobie nauczyć, pozbywając się tych rzeczy, bo można dojść do jakiegoś takiego sedna, mam wrażenie, siebie i potrzeb. Poznanie siebie w tym wypadku jest o wiele głębsze, mi się wydaje. Ja myślę, że też nie każdemu odpowiadałaby taka forma życia. Przed wyjazdem takim dłuższym należałoby trochę pojeździć chociażby na weekendowe wypady pod namiot, ale dla nas chyba to jest na ten moment coś fantastycznego. Na początku ciężko było się przyzwyczaić do nowych obowiązków. Trzeba pamiętać o tym, że taki samochód trzeba obsługiwać. Żyjąc normalnie w jakimś domu czy w mieszkaniu, nie myślimy o tym, co się dzieje ze ściekami. Nie myślimy o tym, skąd płynie woda i nie myślimy o tym, że jest ciepło. A tutaj jest tak, że to wszystko trzeba robić samemu. I to też uczy pewnej pokory. Taka nauka pokory, nie jakaś na siłę, nie jakaś taka, że my tutaj jakiś ascetyzm promujemy, tylko takie zdrowa nauka, czy nauka zdrowej pokory jest bardzo cenna, uważam, w takiej sytuacji. I daje wbrew pozorom bardzo dużo szczęścia. Ja bym chyba polecał większości osób, które lubią podróżować i lubią bliskość natury. Tak różne style życia tego van life'u są, że tak jak w życiu. No w końcu to jest van life, czyli życie w vanie. I tak jak w życiu, te van life'y są bardzo różne, więc czy to jest dla wszystkich? Wydaje mi się, że tak. Być może jest jakaś garstka ludzi, która nie byłaby w stanie zaakceptować tego braku jakiegoś takiego komfortu, ale też są różne wany. Można sobie kupić wana za, już nie wana, tylko wjeżdżający dom za setki tysięcy złotych. Wydaje mi się, że warto jest przede wszystkim, jeżeli człowiek ma jakieś poczucie, że czegoś mu brakuje, albo że coś jest ciekawe i cały czas go tak intryguje, chyba warto jest rzucić się na głęboką wodę, warto jest cofnąć się myślami do swojego życia i zastanowić się, kiedy się najwięcej o sobie nauczyliśmy, albo kiedy najwięcej na czymś skorzystaliśmy, mówię tak emocjonalnie i wewnętrznie. I zwykle pewnie okaże się, że to były sytuacje trudne, sytuacje, których się baliśmy i które przeszliśmy i one nas po prostu wzmocniły. Mówię, nie chcę tu żadnego coachingu uprawiać, ale na własnej skórze wiele razy poczułem, że rzeczy, których się najbardziej bałem, na końcu były najbardziej ciekawe i intrygujące. Nawet jeżeli się okaże, że to nie jest dla nas, to podjęliśmy wyzwanie. Ja wiele razy, moja mama mi to powtarzała, że lepiej jest żałować rzeczy, które się zrobiło, niż rzeczy, których się nie zrobiło. Więc jeżeli się boicie, to nie bójcie się, albo bójcie się, nie, bójcie się, ale idźcie w coś, co czujecie, że wam w duszy gra. Bójcie się, ale przezwyciężcie ten strach, bo warto, naprawdę warto robić to, co czujecie. A jeżeli już chcecie stestować, tak jak Zosia mówiła, na weekend, na chwilę, zobaczyć. Dzięki wielkie za dzisiejszy odcinek. Mamy nadzieję, że wam się podobało. Jeśli tak, to zostawcie nam koniecznie łapkę w górę. Jeśli chcecie zobaczyć więcej wanturów, to koniecznie nas subskrybujcie. Co jakiś czas będą się one pojawiały. Dzisiaj wystąpili u nas Kuba i Zosia, czyli Foxes in Eden. Gdzie można was znaleźć? Na Instagramie i na YouTubie Foxes in Eden, czyli lisy w Edenie po angielsku. Zapraszamy serdecznie do odwiedzin, no bo tam troszeczkę mówimy na temat naszej codzienności i naszej niecodzienności w vanlife'owym życiu. Super. Wszystkie linki oczywiście znajdziecie pod spodem, w opisie. Zapraszamy. Do zobaczenia. Cześć. Cześć. Hej, ja.